jasną limuzyną. Świat się śmieje, świat się śmieje. Pierwszy festyn w Bartongu, pierwszy festyn rodzinny w Bartongu. Taką imprezę organizujemy tutaj. Mam nadzieję, że ona się wpisze w regularny kalendarz naszych imprez corocznych. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz więcej osób zainteresowanych. Dzisiaj widzimy, niestety pogoda nam nie sprzyja, ale za to nasze serca i przygotowania były bardzo gorące i mam nadzieję, że się wszystkim podoba. Stawiamy na nasze talenty, na uczestników z naszej gminy. Mamy tutaj Oskara Jensena, który jest naszą tutaj lokalną gwiazdą. Staramy się promować naszych rodzimych mieszkańców, tak żeby pokazać, że w naszej gminie znajdują się naprawdę, jest duży potencjał artystyczny i chcemy pokazywać jak najwięcej tego, co u nas się w naszej gminie dzieje. Nie tylko sport, ale również właśnie imprezy kulturalne, artystyczne i na taki rozwój zrównoważony stawiamy. Mamy cykl szkoleń, które przeprowadzamy w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach, na których uczymy dzieci pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciaki potrafią się nauczyć resuscytacji krążenia oddechowej, jak opatrywać rany, oparzenia, poznają numery alarmowe. Dostaliśmy nagrodę od pana Jurka Osiaka i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nasz program Strażacy z Bartonga uczą pomagać. Państwa z Krakowa, gotujemy żurek tutaj oraz prowadzimy warsztaty pieczenia chleba dla dzieci. Żurek będzie na około 500 porcji, będzie 80 do 100 litrów żuru, bo to będą porcje degustacyjne, nie będą duże porcje. Jest tam kiełbasa, jest boczek, cebula, włoszczyzna, przyprawy, ziele, liście, majeranek, no i wiadomo żurek, śmietana okraszona, no i koperek. To jest zespół Rock and Roll.